Witam, pokażę jak przygotowuję prosty, bardzo łatwiutki sos na zimno, sos chrzanowy. Przygotuję go na bazie jogurtu. To nieduża porcja na 4 osoby. Do jogurtu wrzucam jedno żółtko ugotowane na twardo, jedną łyżeczkę cukru trzcinowego, troszkę soli, jeden ząbek czosnku, tak dla zaostrzenia smaku, część szczypiorku, chrzan i olej. Praktycznie dodajemy wszystkie składniki na raz. I jeszcze troszeczkę słodkiej papryki. Nie dodaję ostrej już papryki ani pieprzu, ponieważ dodałam chrzan. A papryki dodaję po prostu dla koloru. Wszystko dokładnie zmiksuję. Sos jest gotowy. Możecie, jeśli chcecie, dodać soku z cytryny albo limonki. Ja nie dodaję z uwagi na to, że chrzan dosyć ostry i kwaskowy. Nie musi to być zawsze sos pomidorowy, a sos chrzanowy na zimno idealnie pasuje do gołąbków. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy.